Cześć wszystkim, witam się z Wami w kolejnym denku z zamiennikami. Dzisiaj mamy dosyć mało produktów, ale myślę, że się troszeczkę rozgadam jak to ja. Więc przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwszy produkt są to toniki do twarzy. Zużyłam Selfie Project, jest to taki tonik z wiśnią japońską, cynkiem i kwasem migdałowym, bez alkoholu, bardzo fajny, orzeźwiający. Tak on się prezentuje. Naprawdę bardzo fajne. Używam go z czystą przyjemnością, ładny miał zapach, delikatny, nie przesprzał mojej skóry. Bardzo ładnie ona czuła się taka rzeźka. Jak najbardziej. Oczywiście plus to jest za pompeczkę. A jego następcą jest powrót, oczywiście, czyli tonik z ziaj liście manuka. O tym toniku już słyszeliście wiele razy, więc nie będę się powtarzać. Fajny, przyjemny, na makijaż, pod makijaż, po ćwiczeniach. Ideolo. Dalej może zacznijmy sobie od... Skoro był tonik, to już zostańmy przy twarzy. I tu nie mam akurat następcy, ponieważ jest dalej to samo, czyli z Taupe. Jest to żel do mycia twarzy, bardzo fajny, przyjemny, delikatny, łagodzący, nie przetłuszczający, delikatnie nawilżający. Dostępny w Lidlu i mówiłam już Wam o tym, więc nadal go polecam i nadal go używam, tylko drugie opakowanie. Dlatego go już tu nie przynosiłam. Dalej może przejdźmy sobie do kremu do twarzy. Zużyłam Sephory z zieloną herbatą. Tak on się prezentuje. Pokazywałam Wam go w poprzednim denku. Kokosowy zużyłam, ten był kolejny. Ten zużyłam, a kolejny mam z Sien, krem do twarzy z bawełną. Jest to bardzo bogaty, nawilżający krem, który sprawia, że nasza buzia jest naprawdę mocno nawilżona i w dzień ja go używam minimalne ilości. On ma formułę bardzo bogatą i naprawdę za duża ilość sprawi, że zostaną Wam białe smugi na twarzy na wieczór, na noc. Jak najbardziej na dzień delikatna, cienka warstwa. Jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. Ok. Skoro mamy już pielęgnację, teraz przejdźmy może do makijażu. Teraz akcesoria do podkładu. Moje gąbeczki, które już w opłakanym stanie, ale Wam pokażę, ponieważ mam następcę. Blended, skośnie ścięta, to jest taki kremowy odcień. Oraz to była gąbeczka z Hebe. Wcześniejsza różowa była idealna, ta jest... Posłuchajcie. Właśnie. Takie mamy uczucie, kiedy rozkładamy ją podkład na twarz. Jest koszmarnie twarda, nawet po zwilżeniu, więc użyjmy kilka razy i idzie do śmieci. Teraz natomiast mam kolejne próby z gąbeczką welurową od Vibo bodajże, Vibo chyba. No i ona też jest dosyć nieprzyjemna. Jest. Mam problem z jej domyciem. Ona jest czysta, ja jej tego nie mogę domyć i używam oczywiście mojego niezawodnego olejku z Isany. Ja nie wiem, co z nią dzieje, ale ma jeszcze mnie szansę, zobaczymy. To jest właśnie następca tamtych gąbeczek. Dalej korektory może. Korektor, który zużyłam, to jest Lovely Liquid Liquid Camouflage Conceal and Contour w odcieniu Sand. To było moje drugie bodajże opakowanie tego korektoru. I teraz akurat już odpuściłam. Mam z Miss Sporty 24 Hours
Perfect Plus 24 Hours, korektor zastygający w odcieniu 01. Jest przepiękny, mocno kryje, ale jest z drugiej strony bardzo delikatny i nie mamy takiego uczucia ściągnięcia, że jest tona po prostu tego kosmetyku pod okiem. Jest naprawdę bardzo delikatny, przyjemny w użyciu i bardzo długo się trzyma na naszej twarzy, więc świetny produkt za grosze. Kolejna rzecz, może przejdziemy sobie, skoro oczy, no to lecimy do tuszu do rzęs. Tusz do rzęs, który zużyłam, jest to maskara z Douglasa, taka miniaturka z taką oto szczoteczką. Zużyłam, nie robił na mnie efektu wow, bo ciężko z tym u mnie. Ja mam ogólnie długie rzęsy i wiele one nie potrzebują, ale niektóre tusze są tak dramatycznie, tak koszmarne. Może zacznijmy tak. Są koszmarne, ponieważ one je tylko ładnie podkreślą, że to czernią, a dalej nic więcej. Więc niezbyt on mi się sprawdzi, zużyłam go, bo go zużyłam, ale do takiego delikatnego efektu, kiedy się go kompletnie nie malowałam, w sensie oczu, no to okej, używałam go, ale zdecydowanie bardziej wolę jego następcę, czyli Smart Girls Get More i z silikonową szczoteczką klasyczną, moją ulubioną. On się na końcu zwęża i tu do nasady jak idzie, to jest coraz grubsza szczoteczka. Oczywiście czarny, uwielbiam go, tuż za grosze, nic dodać, nic ująć. Eyelinery, eyeliner, który nie zużyłam, ale wyrzucam go, ponieważ jest koszmarny. Wiecie co, jest dużo bardzo fajnych eyelinerów, z którymi umiem pracować i naprawdę potrafię zrobić sobie kreskę bardzo ładną, delikatną. Ale ten, no ja nie wiem, ja po prostu czuję się, jakbym miała dwie lewe ręce i te kreski, nie dość, że nie są takie piękne, niewyrysowane, to gdzieś tutaj są przerwy. On nie jest w 100% czarny, a jeśli chcę malować cieniutką końcówkę tutaj na taką jaskółeczkę, to on po prostu mi nie maluje. Więc no hello! Wolę zdecydowanie eyelinery z Lovely, Vibo, a tego... wyrzucam z Eveline Cosmetics i jest to Art Makeup Eyeliner. Dziękujemy temu panu. A jego następcy, no to są jeden eyeliner, który jest ciężki do pracy, ale zdecydowanie lepiej mi się maluje niż poprzednim. Jest to z Douglasa. W takiej formie. To jest taki cieniutki jakby patyczek. Ale wiecie co? Ja jeśli mam problem z jaskółką, ponieważ głównie on, ten pędzelek, no przy końcu nie jest tak idealnie cienki, żeby zrobić tą precyzyjną jaskółkę, więc ja po prostu sobie trochę biorę na łapkę, cieniutki pędzelek, jest idealnie i mam kreskę gotową. A jeśli chcę, nie chcę malować oka albo mam delikatny makijaż oka cieniami, no to sięgam za Dazzle Liner z Nabli. Jest to już kolorowy eyeliner, który jest przepiękny na ten okres wakacyjny. Robi robotę, przykuwa uwagę, więc tak, to jest mój następny. Ok, a więc kolejna rzecz, no to już przejdźmy sobie do brwi. Idąc po kolei, kredka z grzebyczkiem, z Wet n White, którą udało mi się zużyć. Tu miała grzebyczek, bardzo fajna, ona była w taki trójkącik ścięta. Bardzo ładny, chłodny odcień, długo się trzymała, ona była delikatnie z woskiem, więc te brwi w ciągu dnia w żaden sposób mi nie szły w inną stronę niż je namalowałam. Fajna. A teraz mam, pierwszy raz zaczęłam używać
pomadę do brwi. Jest to Vibo Eyebrow Pomade. Już chyba hit nad hitami, a ja dopiero teraz zaczęłam je używać. I to jest odcień Black Brown. Dosyć ciemny. Praktycznie czarny, ale miałam problem, czy je w ogóle będę używać, ponieważ no jest, mam ciemne włosy, mam ciemną karnację dosyć, ale nie maluję nigdy w życiu swoich brwi na czarno, ponieważ to wygląda, jakbym po prostu wzięła sobie kredkę i zrobiła jeden wielki pasek. No właśnie. A wiem, że są takie osoby, które nawet blondynki tak malują, więc to jest dla mnie porażka. Ja nie jestem perfekcyjna nie, i w ogóle, ale to jest dla mnie katastrofa. Dlatego tą pomadę albo mieszam sobie z jaśniejszym odrobinkę żelem, albo biorę cieniutki bardzo pędzelek i delikatne włoski sobie maluję. A tutaj cały kształt, jak widzicie, ja mam praktycznie kształt już wyrysowany z moich własnych brwi, więc ja delikatnie po prostu robię włoski. Nie obrysowuję ich tak precyzyjnie bardzo na takie kreski. I wtedy wyczesuję grzebyczkiem i wtedy żel nakładam i jest idealnie i da się nawet tak ciemną pomadą zrobić idealne brwi, które nie są za ciemne, nie są przerysowane. Więc tak. Dalej żel do brwi. Żel do brwi, który zużyłam, to jest Rimmel Born This Way. Nie miałam z nim problem, ponieważ on od samego początku, gdy go kupiłam, miał takiego glutka w sobie, który ten glutek cały czas mnie denerwował, bo co chciałam brwi ładnie wyrysować, to on nie wystawał delikatnie z tego grzebyczka i robił mi taką krechę, gdzie musiałam to potem szorować i no niezbyt, ale potem już jak się zaczął kończyć, no to tego żelu było zdecydowanie mniej na tym grzebyczku i ładnie utwardzał te brwi, utrwalał i ładnie rysował, już nie było tego glutka, więc zużyłam go już później na spokojnie. A jego następca jest to Belle. Taki oto żel precyzyjną, malutką szczoteczką w odcieniu takim szarym 03 to jest i również bardzo fajnie utrwala te brwi. A kiedy nie mam ochoty na malowanie brwi, w sensie nie chce mi się albo nie mam czasu ich precyzyjnie wyrysować, wtedy po prostu utrwalam je żelem i naprawdę ładnie wyglądają, więc to jest dla mnie hit, bo nadaje kolor i nawet bez kredki daje radę. Dalej przejdźmy sobie do pudrów. I puder, który zużyłam, jest to Rimmel Insta Fix and Matte w odcieniu Translucent. Bardzo fajny, matujący podkład, utrwalający go na długie godziny. Nie miałam uczucia takiego ściągnięcia, nie miałam uczucia, że mam tonę produktu, który na dodatek wchodzi mi w każdą zmarszczkę mimiczną, bądź nie nadaje się pod oczy, bo robi ciastko. No nie, nie było takiego efektu. Naprawdę fajnie się sprawdza. Oczywiście ja go aplikowałam w małych ilościach. Ja nie lubię dużej ilości matu na pudru na twarzy, więc bardzo fajnie mi się sprawdził. Kolejne, może dwa następcy tego pudru, jest to jeden w kamieniu Smart Gears Get More. Teraz jest idealny, ponieważ on jest dosyć ciemny, to jest numer 04, ale gdy jestem opalona, bardzo fajnie mi się sprawdza. Również matuje, bardziej zostawia uczucie takiej satyny na twarzy, ale jak najbardziej fajny. W lecie nie potrzebujemy dużo matu, bo i tak jest gorąco i tak będziemy się wyświecać, więc po co to aż tyle ciągle maskować? Lepiej delikatniejszy puder i to i tak sobą nam będzie przewidzieć, więc ja jestem zadowolona. A drugi sypki Inglot, mój ulubiony puder ever w odcieniu 11.
Jest to przepiękny, drobno zmielony puder, który stawia na naszej skórze uczucie takiej satyny, takiej delikatnego matu, delikatnie rozświetla może, no coś nie do opisania, widzicie? On tutaj zdecydowanie bardziej mi rozświetli tą skórę, ale to nie jest z drobinami puder, ponieważ on matuje sam w sobie z delikatną nutą blasku. No, wiem, że to jest niewyobrażalne, po prostu trzeba go użyć na twarzy. Puder, podkład jest utrwalony, jest matowy, ale ma piękny, taki zdrowy blask. No, naprawdę, ja jestem w tym pudrze zakochana i polecam wszystkim, bo on akurat kosztuje grosze. To jest 30 gram. Więc grzechem by było nie skorzystać po prostu, a kosztuje chyba 45 zł. Lećcie i bierzcie. Dalej przechodzimy już do perfum. Zużyłam już moje ulubione z Lizer, których miałam tester, to w takim oto pojemniczku. Były przepiękne. One były takie delikatną miały nutę męskich perfum, ale były orzeźwiające, takie kwiatowe. No piękne po prostu. Jestem wściekła, że ich nigdzie nie mogę dostać. Jeśli wiecie, czy one gdzieś są dostępne, to błagam, dajcie mi znać, bo ja za nimi szaleję. A teraz mam Euphoria z Calvina Kleina w tą srebrną, w dużym flakoniku. Tu jest 100 ml. Tak ona się prezentuje. To już jest bardziej taki dorosły zapach. Mocny. Z piżmem. Ale też jest ładny. Nie lubiłam kiedyś takich zapachów, ale teraz mi się zaczęły podobać. I druga to już jest 30 bodajże mililitrów. Tak. Również Euphoria, tylko żurowa. I to jest bardziej dziewczęcy zapach. Ale on jest taki trudny do określenia, bo są te kwiatowe, ale on jest bardzo taki mocny, wyraźny, ale nie jest mdły, duszący. No, bardzo fajne perfumy. Dalej dezodoranty. Dezodorant, który zużyłam, jest z Isany. Mówiłam wam o nim. Lubię bardzo te dezodoranty, kosztują grosze i ładnie bardzo pachną. Teraz na promocji gdzieś tam złapałam z Fat. Jest to taki orzeźwiający, tropikalny zapach. Bardzo letni, owocowy. Tak się prezentuje buteleczka. Też bardzo fajne, fajnie pachnie, nie zostawia mi białego osadu jak to dziadostwo. No po prostu jestem tak wściekła, złapałam go na promocji w Lidlu. To nie jest dezodorant, to jest po prostu zło i tyle. On się prezentuje tak. I czy ja go wstrząchnę, czy ja go nie wstrząchnę? W kontakcie z pachami on po prostu stawia białą mąkę. Jestem po prostu na to wściekła, ponieważ no, myślałam, że będzie fajny dezodorant, duża pojemność, a okazał się po prostu koszmarem. No nie, nie polecam. Teraz przejdziemy sobie już do rzeczy pod prysznic. Żele, które zużyłam. Sien. Pomarańczowy. Fajny, przyjemny, ładnie pachniał. I drugi mój ulubiony z olejkiem. Również Sien. Czy to będzie? Też fajny, a teraz mam taki dużą pojemność. Również z Hien. Zaskoczyłam kogoś? Chyba nie. I to jest już taka wielka tuba.
Może właśnie ja się nie będę wypowiadać, bo o tym, o moich zachwytach na ten temat macie w poprzednim denku z następcami, który podlinkuję Wam tutaj. I ostatnia rzecz jest to sól do kąpieli, której nie miałam następca, nie miałam następczyni w poprzednim filmie, a teraz już mam. Zużyłam z mango, oczywiście z sien. Ładnie pachnie, fajne. I teraz znalazłam nowy. Wiecie co, przepraszam, że miałam przez cały film ubrudzone paznokcie, ale ja nie wiem co ja robię, bo teraz to zauważyłam. Ale tu nic. Przyznaję się, bez bicia, że nie widziałam, po prostu nie widziałam. A teraz znalazłam nowy zapach, jest to miód i żurawina. Jest to sól do kąpieli regenerująca z olejkiem z żurawiny. I użyłam jej dosłownie raz na razie. Ale ona już ma bardziej taki... To jest taki... dziwny zapach. On jest mocny. On nie jest jak te poprzednie sole. I jest sztuczny, jest strasznie sztuczny. Jest aż mdły. Wiecie? No... nie wiem. Nie pamiętam jak ona pachnie w... czy ten zapach jest taki mocny jak się ją bierze do kąpieli. Ale... no teraz akurat będę używać tej. Okej, dobrze kochani, to było wszystko, co miałam dzisiaj Wam do pokazania. Do pokazania, przepraszam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, ponieważ wchodząc na statystyki, większość osób, które ogląda moje filmiki, nie subskrybuje kanału. Błagam Was, naciśnijcie ten czerwony kwadracik, żeby być z filmami po prostu na bieżąco. Będziecie otrzymywać powiadomienia i... wszystko będzie ok, a filmy wrzucam raz w tygodniu, w piątek o godzinie 19, przynajmniej staram się, jeśli nie mam problemów z montowaniem go. I chyba tyle. Wszystkie moje media społecznościowe, głównie Instagrama, macie na dole w opisie, ponieważ tam jestem regularnie, dosyć często, może nie codziennie, ale jestem często, częściej niż tutaj na YouTubie. I zawsze tam są jakieś zdjęcia moich paznokci, makijaży, co jem w ciągu dnia, więc zapraszam serdecznie do obserwowania. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa!